Na terenie Rudy Śląskiej działa ponad 200 organizacji pozarządowych. Na placu Jana Pawła II przedstawiciele wielu z nich spotkali się, by zaprezentować mieszkańcom swoją działalność statutową. Rudzki Jarmark Pozarządowy miał na celu m.in. integrację organizacji działających na terenie miasta. Podobnie jak w latach ubiegłych, na rynku powstało miasteczko organizacji pozarządowych, gdzie przybliżano mieszkańcom rolę i funkcje organizacji trzeciego sektora. Przede wszystkim jednak każda organizacja znalazła tu doskonałe pole do aktywności i zapoznania zainteresowanych mieszkańców ze swoją działalnością. Pierwszy raz bierzecie udział w jarmarku pozarządowym? Tak, pierwszy raz jesteśmy tutaj. Dlaczego zdecydowaliście się swoją działalność promować właśnie w tym miejscu? Jest to świetna reklama dla nas i to jest główny powód, dzięki temu, dlaczego się zdecydowaliśmy, a jednocześnie chcemy się pokazać i chcemy się pochwalić tym, co robimy. No właśnie, czym możecie się pochwalić? O jakiej działalności mówimy? Klub, który reprezentujemy, nazywa się RTH Zryw, Rudzkie Towarzystwo Hokejowe Zryw. Jak sama nazwa wskazuje, zajmujemy się propagowaniem hokeja na lodzie, ale nie tylko. Zajmujemy się propagowaniem ogólnie sportu wśród dzieci i młodzieży. Macie już duże tradycje tutaj w Rudzie? Klub powstał w 2007 roku, więc już trochę pracujemy z dziećmi i rozwijamy się. Mamy nadzieję na to, że będziemy realizować te cele jak najdłużej. Inny Dom Kultury chyba nie po raz pierwszy bierze udział w jarmarku. Tak, już kolejny raz jesteśmy tutaj razem z rudzkimi organizacjami pozarządowymi. W jaki sposób promujecie swoją działalność? No, najczęściej prowadzimy zajęcia dla dzieci, dlatego dzisiaj będziemy szyć ubranka dla lalek oraz robić różne ozdoby z masy solnej. Ale zapraszamy też innych dorosłych, seniorów, także mamy bogatą ofertę. Pierwszy raz bierzecie udział w rudzkim jarmarku? Tak, w tym roku po raz pierwszy jesteśmy zaproszeni właśnie przez pana Jerzego Szczerbińskiego. Co prezentujecie? Co znajduje się na waszym stanowisku? Reprezentujemy klub modelarski Gwarek z Rudy Śląskiej. Od zeszłego roku właśnie zajmujemy się samochodami, ścigamy się tutaj na rudzkim torze, stąd też jako klub modelarski chcieliśmy się zaprezentować z jak najlepszej strony, ponieważ w tym roku zdobyliśmy 2 mistrzostwa Polski, 4 wicemistrzostwa, więc jesteśmy tutaj, żeby pokazać, że coś takiego w Rudzie istnieje. Duże zainteresowanie chyba waszym stanowiskiem. Często właśnie dzieci przychodzą popatrzeć, bo to jednak samochody są. Można popatrzeć, pojeździć, może też komuś damy spróbować, bo jednak to jest ciężko tak i taki model opanować. Pierwszy raz prezentujecie się na rudzkim jarmarku? Nasza prezentacja jest drugi raz. 2 lata temu byliśmy tutaj, w zeszłym roku niestety jakoś nam to uciekło. W tym roku stwierdziliśmy, że pokażemy, na co nas stać i wszystko, co mamy do zaprezentowania, to pokażemy. Co więc tutaj zobaczymy? Pamiątki harcerskie z obozów, z biwaków, kronikę harcerską jednej z naszych drużyn, nasze proporce. Jeśli będą chętne dzieci, to bardzo chętnie się z nimi pobawimy, popląsamy. Także to, co harcerstwo daje na co dzień, postaramy się pokazać. W miasteczku organizacji pozarządowych przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji udzielali porad i informacji związanych z przedmiotem swojej działalności. W tych swoistych targach organizacji pozarządowych reprezentowany był bardzo szeroki przekrój trzeciego sektora. Warto wspomnieć, że nie lada gratkę dla mieszkańców i nie tylko, specjalnie na rudzki jarmark przygotował rudzki oddział Polskiego Związku Filatelistów. Przygotowaliśmy 2 kartki właśnie z tej okazji na jarmark pozarządowy. Pokazany jest tutaj plac Jana Pawła. Oprócz tych kartek mamy coś ważniejszego. Mamy przygotowany datownik okolicznościowy. Datownik okolicznościowy to jest taka, no powiedziałabym, poważna sprawa dla filatelisty, dla pocztowca. To jest właśnie datownik pocztowy, który upamiętnia czwarty już jarmark pozarządowy. Zależało nam ogromnie na tym datowniku, ponieważ no, to już jest taka pocztowa, fajna, znacząca sprawa dla filatelisty, bo sama kartka ze znaczkiem i z datownikiem dziennym to dla filatelisty nic szczególnego, ale jeśli jest jeszcze jako trzeci element tworzący taką ładną całość jest datownik okolicznościowy, to już jest gratka. Z kolei powiem Państwu, że właśnie odkąd mieliśmy papieża Polaka, odkąd jest kanonizowany, wszystko, co jest związane z tym placem, a więc placem Jana Pawła, wszystkie właśnie wydawnictwa rozchodzą się po Polsce w mig. Ludzie w ogromnych ilościach
kupują te rzeczy właśnie, te wydawnictwa związane z Janem Pawłem II. Taka jest ogromna, głęboka miłość do naszego papieża Polaka, którego już nie ma. Podczas Rudzkiego Jarmarku Pozarządowego rozmawiano m.in. o tym, czego samorząd oczekuje od organizacji pozarządowych oraz na jaką pomoc ze strony miasta mogą liczyć stowarzyszenia, fundacje i towarzystwa. Już po raz czwarty spotykamy się na Jarmarku Pozarządowym tutaj w Rudzie Śląskiej. Tych organizacji pozarządowych tak naprawdę w mieście jest ponad 200. Tutaj chyba spotkały się te, które najprężniej działają. Rzeczywiście, pani redaktor, jest tak, że jest cała grupa działających organizacji i są też takie, które by się chciały pokazać, czyli są na takim wyższym poziomie integracji. Chciałyby się pokazać, zachęcić osoby, żeby przystępowały do nich, zainteresować swoją działalnością. Ja się bardzo cieszę, że ta grupa się integruje, jest wymiana doświadczeń. No, siła obywatelstwa, siła społeczeństwa obywatelskiego to właśnie siła organizacji pozarządowych. Więc cieszę się, że taka duża grupa aktywnych osób dzisiaj tutaj na Nowym Bytomiu na rynku przyszła i myślę, że będzie bardzo miła atmosfera, fajna zabawa. Wiele z tych organizacji pozarządowych nie mogłoby działać bez wsparcia miasta. Czy no wszystkie na pewno nie, ale czy większość z nich może liczyć na takie życzliwe spojrzenie ze strony władz? No niewątpliwie zgodnie z ustawami, które obowiązują, samorządy mogą wspierać określone pola działań. I w tych polach odnajdują się organizacje działające na rzecz osób starszych, na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, na rzecz dzieci, młodzieży. I to wszystko w Rudzie Śląskiej się dzieje. Organizujemy konkursy, gdzie organizacje startują, dostają granty, małe granty. Wspieramy w różny sposób organizacje. No i to jest też polityka miasta, która stawia na to, ażeby mieszkańcy mogli się realizować, dawać coś z siebie całemu społeczeństwu. Organizacja Rudzkiego Jarmarku Pozarządowego jest doskonałą formą promocji stowarzyszeń czy fundacji. Inicjatywa ta świetnie się sprawdza i z pewnością będzie ona kontynuowana w przyszłości.